Drodzy, jest wielkim dla nas przywilejem i łaską, że możemy należeć do Jezusa, że możemy być Kościołem Jezusa Chrystusa. I chciałbym się, że tak powiem, przypomnieć, przedrzeć przez ten list do Galacjan, który jest momentami tak zdumiewający, to co apostoł Paweł pisze. I muszę powiedzieć, że apostoł Paweł rzeczywiście, tak jak mówi, miał liczne objawienia i zrozumienie. I pamiętacie w tej jego biografii, jaką żeśmy próbowali nakreślić, bo tak nie wszystko od razu jest takie jasne. Jak czytasz Dzieje Apostolskie, gdzieś ta Arabia i ten pobyt trzyletni od jego nawrócenia, gdzieś nam to znika, ale ten list do Galacjan pozwala nam to umieścić konkretnie w konkretnym miejscu jego życia, jego służby. Apostoł Paweł, jak powiedziałem na początku, pisze ten list, jak pisze w 6 rozdziale, 11 wierszu własnoręcznie. Rzadko mu się to zdarzało, zawsze używał albo prawie zawsze używał sekretarza, bo jedynie jeszcze list do Filipian i do Filemona można przypisać, że pisał go własnoręcznie. Ale apostoł Paweł, jak czytaliśmy, rozpoczyna swoją pierwszą podróż misyjną, kiedy ma gdzieś około 42 lat. To jest 46 do 48 rok po Chrystusie, kiedy ta podróż się zaczyna. On ma około 42 lat. I zwróćcie uwagę, że kiedy coś rozpoczyna się od Boga, to zawsze może liczyć na Boga. Jeżeli jest to działanie według woli Boga, coś poczyna się od Boga, to Bóg zawsze w to jest zaangażowany. I pamiętacie, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i 14 opisują nam tą pierwszą podróż misyjną Pawła i ona zaczyna się od zgromadzenia, od modlitwy, od postu i wtedy Duch Święty przemawia. I oni rozpoczynają. I wszystko jest dobrze, wielu ludzi nawróconych po miastach, powstaje wiele zborów w kilku miastach Galacji Południowej, bo pamiętacie, tam były te dywagacje, czy to na północy, czy na południu tej Galacji, prowincji rzymskiej. Ustaliliśmy, że bardziej przychylamy się do tej południowej wersji, gdzie właśnie podczas pierwszej podróży misyjnej apostoł Paweł był. I apostoł Paweł głosi tam z całą mocą. Właściwie dochodzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, że uważają, że on jest martwy z powodu ukamienowania. Kiedy podchodzą do niego, on wstaje. Jakby Bóg daje mu siłę do tego, żeby żył, żeby szedł dalej. Niektórzy mówią, że tam otarł się o śmierć, inni, że rzeczywiście nastąpiło jakieś Boże zadziałanie, żeby go wzbudzić. Paweł, myślę, że był bliski śmierci, ale Bóg go podniósł z tego wszystkiego i poszedł dalej, aby głosić Ewangelię. I kiedy wraca do Antiochii. Zwróćcie uwagę, to jest niesamowicie ważne. Apostoł Paweł wychodzi ze zboru i wraca do zboru. Nie działa na własną rękę. Zresztą, jak on czytamy tutaj w tym pierwszym rozdziale, w wierszu drugim, on mówi: i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji. Kiedy pisze ten list, on ciągle otoczony jest innymi. Nie jest takim samotnym strzelcem. Wiecie, wielu ludzi traktuje Kościół czasami jako taką, ja wiem, jak to nazwać, są takimi wędrowcami od zboru do zboru, od zboru do zboru. Nie mają swojego miejsca, swojej rodziny. No, uważają, że to jest właściwe. Apostoł Paweł nigdy tak nie uważał, chociaż był apostołem, to miał swój zbór. On należał do zboru w Antiochii. On był częścią tego zboru. On z tego zboru został wysłany i do tego zboru wraca i zdaje relację. 14 rozdział, końcówka, mówi, że Paweł opowiedział o wszystkim, co Bóg przez niego i przez nich dokonał. To jest niesamowicie ważne, bo to pokazuje o pokorze człowieka, przywódcy, lidera, to pokazuje o tym, że każdy z nas potrzebujemy siebie nawzajem, że nie działamy nigdy w pojedynkę. Jest to też ta świadomość, że przed kimś odpowiadam za swoje życie, za swoją służbę. I tak tego uczymy się z postawy, z życia, z działania apostoła Pawła. Apostoł Paweł składa te relacje, ale później dochodzą go głosy, niepokojące głosy. Oto zbory są zaatakowane, te w Galacji. Ci wspaniali
wierzących, w głównej mierze nawróceni z pogan, chociaż też tam byli Żydzi przecież, dużo Żydów, ale większość można sądzić, że to byli nawróceni z pogan, bo Paweł w tym liście wspomina, tak między innymi mówi w 4 rozdziale, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. I oni się nawrócili do żywego Boga przez zwiastowanie apostoła Pawła, przez zwiastowanie tej grupy, która razem tam z nim był Barnaba, też myślę byli też jeszcze inni. I apostoł Paweł jest zaniepokojony, bo dzieją się rzeczy, atak przychodzi na te zbory. Zwróćmy uwagę, o tym mówiliśmy, atak może przyjść przez prześladowanie z zewnątrz, ale najgorszy jest atak, kiedy jest od środka, kiedy fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy, fałszywi apostołowie gdzieś zyskują sympatię. Ci Galacjanie mieli po swoim nawróceniu tak wielką miłość, wdzięczność dla Pawła, że w 4 rozdziale wierszu czytamy tak, 13 i 14. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? I oni tak wspaniale przyjęli apostoła Pawła, ale pojawili się ci fałszywi apostołowie. I zaczęli zasiewać coś, co było zupełnie przeciwne temu, co apostoł Paweł zwiastował. Drodzy, musimy mieć tego świadomość, że każdy z nas, jeżeli już jesteś długo wierzącym, no to zdajesz sobie sprawę, że przechodziłeś przez ogromną próbę wiary. Diabeł jakby chciał zabrać ci z powrotem tą prawdę, której się uchwyciłeś, tą wiarę, którą uzyskałeś, wiarę w osobę Jezusa Chrystusa, w Jego dzieło. Diabeł próbował cię z tego ograbić w różnoraki sposób. To rodzina nastawała, to wszyscy się inni odwrócili, to przezywano nas i tak dalej, w różnoraki sposób. Ale wytrwaliśmy w tym. Diabeł próbuje posłać takich właśnie ludzi, którzy spróbują inaczej nas odwrócić od wiary. Od żywej wiary w Jezusa Chrystusa, abyśmy przestali ufać temu, co Chrystus dla ciebie, dla mnie uczynił na krzyżu. Zwróćcie uwagę, to pokazuje nam cały ten list, że każdy z nas musi strzec swojego serca, swojego umysłu, abyśmy się nie dali gdzieś tam poprowadzić na manowce, nie dali się oszukać, nie dali się zwieść. Powiem wam, wielu szczerych, głęboko oddanych, nawróconych ludzi często w swojej gorliwości, a czasami nadgorliwości, kiedy już dochodzili do pewnego takiego stanu, bym powiedział, przegrzania jak silnik w samochodzie, i już byli tak nadgorliwi, że stali się łupem przeciwnika, łupem takich fałszywych nauczycieli, którzy włożyli nowe idee, nowe myśli do ich umysłu. Czy to zaczęli negować trójjedyność Boga, czy zaczęli negować kwestie, wiele różnych kwestii. Zaczęli odchodzić, mówić, prawda, że powoływać się, że ci ludzie mają szczególne objawienie i zaczęli głosić rzeczy, które są kompletnie niezapisane w Bożym Świętym Słowie. I do Pawła to dochodzi. Pamiętacie, że apostoł Paweł od samego początku podkreśla, dlatego podkreśla. Z jednej strony, popatrzcie, jest potraktowany na samym początku jak sam Jezus, jak anioł Boży, jak sam Jezus, pomimo tego, że jego wygląd nie był ciekawy, chyba nie był zbyt takim elokwentnym mówcą, bo mówi, nawet mowa moja w jednym liście, mówi, nie jest taka doskonała. Ale w tym, co zwiastowałem, objawiał się moc i Duch Święty. I nie objawiał się tak, tylko objawiał się w sercach słuchaczy. To słuchacze byli dotykani, kiedy on mówił prosto, może zwyczajnie, bez jakiejś zbędnej ekscytacji, ale Duch Boży potężnie dotykał serc, sumień słuchaczy, także nawracali się całym sercem do Boga. Mówi, przyjęliście mnie tak. Ale teraz
już nie chcą go słuchać. Nastawili uszu na tych fałszywych nauczycieli. Już apostoł Paweł musi się przebijać na nowo do nich, żeby zwrócili uwagę na to, co on mówi, czego on naucza, i żeby ich uratować, ustrzec od tego zwiedzenia, któremu zaczęli się poddawać. Stąd Paweł zaczyna: jestem apostołem nie z woli człowieka. Jestem powołany, nawet grono apostolskie nie ma udziału w tym, że ja stałem się apostołem. To stało się bezpośrednio ojciec i syn, Bóg i Jezus powołali mnie na to miejsce. On mówi, to powołanie w pierwszym wierszu jest napisane: apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. To oni są tymi, którzy mnie wezwali. Po drugie, mówi o tym, że Ewangelia, którą głosi, to jest Ewangelia Boża i Chrystusowa. Tak pięknie w liście do Rzymian jest o tym powiedziane, w pierwszym rozdziale, że Ewangelia, którą głosimy, jest Bożą Ewangelią i Chrystusową Ewangelią. I apostoł Paweł mówi, że ta Ewangelia, która jest Ewangelią Bożą i Chrystusową, ona mu została bezpośrednio, otrzymałem, nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. To jest wiersz 12, pierwszego rozdziału. A więc on próbuje zwrócić na nowo uwagę wierzących w tych zborach. Słuchajcie, mój autorytet nie pochodzi ode mnie, czy od jakiegokolwiek człowieka, czy od grona apostolskiego, ale od samego Boga i Chrystusa, Ojca i Syna. Ewangelia, którą odebrałem, nie uczono mnie, otrzymałem ją przez szczególne objawienie. I to dlatego też później po swoim nawróceniu, zanim później za drugim razem uciekał spuszczony w koszu i uciekł do Jerozolimy, ucieka do Arabii i tam idzie do Arabii i tam jest w obecności Boga i tam doświadcza, sądzę, wielu wspaniałych, cudownych chwil z Bogiem. Jest uczony, jest mu coś objawione. Słuchajcie, to jest niesamowite. Apostoł Paweł był przez prawie 14 lat przygotowywany przez Boga do tego zadania, które mu Bóg wyznaczył. To nie stało się tak, nawrócił się, prawda, pełen entuzjazmu w Damaszku i już zaczęły się kłopoty. Poszedł do Arabii, 3 lata tam Bóg go trzymał, wrócił do Damaszku, chcieli go zabić, przyszedł do Jerozolimy. Spotkał się z niektórymi, jak pisze w tym liście, po 3 latach przyszedłem do Jerozolimy od nawrócenia. Żeby się zapoznać z Kefasem, przebywałem u niego dni 15. Innych z apostołów nie widziałem, tylko Jakuba, brata pańskiego. Czyli coś już się działo też w zborze w Jerozolimie, że zamiast Piotr, Jakub zaczął przejmować taką wiodącą rolę, znaczenie w zborze w Jerozolimie. To jest ciekawe, prawda? Tu wcale nie tego z tym prymatem to tak nie jest, prawda? Jakub, brat pański, on jest wymieniany zaraz na początku, kiedy apostoł Paweł mówi właśnie w drugim rozdziale, wierszu 9. Otóż za drugim razem mówi: podali mi rękę Jakub, Kefas i Jan. Czyli mówi w pierwszym rozdziale: poznałem Piotra, Kefasa, ale później wymienia go Jakuba jako pierwszego przed Kefasem. W każdym razie wyraźnie ta Ewangelia jest mu objawiona. Jego nawrócenie, on tu wspomina, jest dramatyczne. Bóg wkracza w jego życie. To nie jest człowiek, który interesował się tak bardzo sprawami Ewangelii. Właśnie nie. On tą Ewangelię przecież zwalczał. On dyszał chęcią mordu na tych, którzy wyznawali imię Jezusa. A więc od prześladowcy staje się wyznawcą i głosicielem dobrej nowiny Ewangelii Jezusa Chrystusa, którą zwiastował, a która teraz jest zagrożona w sercach, w życiu słuchaczy. Ci fałszywi nauczyciele próbowali się podeprzeć
apostolskim autorytetem. Dlatego Paweł tak wspomina o tych apostołach, o tym gronie apostolskim, że on spotkał się w końcu za drugim razem nie tylko z Piotrem i kilkoma, ale później z całym gronem i oni wszyscy podali mu rękę na znak tego, że ty jesteś powołany do pogan, Piotr jest powołany do Żydów, aby im głosić Ewangelię i nic nie dodali, nic nie zmienili w tym, co im powiedziałem, co zwiastuję. Głosiłem im tą Ewangelię, którą Galacjanie wam zwiastowałem i ci apostołowie, tych 12, nie zanegowało absolutnie nic, co próbują zrobić ci fałszywi nauczyciele. Bo do czego oni was namawiają? Abyście z powrotem wrócili do zakonu. Abyście wrócili do przykazań zakonu. Abyście trzymali się przepisów żydowskich, z których, które przecież no, tak naprawdę nikogo nie przyprowadziły do sprawiedliwości. Co wy robicie? On mówi o tym, ci fałszywi nauczyciele, oni dosłownie odwrócili, odwracają Ewangelię, zmieniają ją w taki sposób, jak świecące słońce przestaje świecić i przychodzi ciemność. Jest tak ogromna różnica między tym, co ja wam głosiłem, między Ewangelią Bożą, między Ewangelią Chrystusową, a tym, co oni wam zwiastują. Ona jest, mówi tak, ona jest odmienna. Odmienna, czyli wbrew tej, którą zwiastowaliśmy, którą przyjęliście. Oni was niepokoją, pisze to w 7, 8 wierszu. Oni was niepokoją, czyli oni wstrząsają waszymi sercami, umysłami. Oni powodują, że jesteście tacy w sposób niewłaściwy podnieceni. O, teraz dopiero poznaliśmy Ewangelię. Ci fałszywi nauczyciele nareszcie nam powiedzieli, o co chodzi. Ja miałem taką rozmowę z osobą. Wiecie, takich rozmów jest mnóstwo. Młody człowiek nawrócił się, został napełniony Duchem Świętym, radował się ze zbawienia i nagle przychodzi mi i mówi, że on jeszcze się dobrze nie nawrócił. Ja mówię, to w jaki sposób ty radowałeś się i wyznawałeś, że Bóg ci przebaczył? Na jakiej podstawie zostałeś napełniony Duchem Świętym? Na jakiej podstawie modlisz się innymi językami, skoro to wszystko było niewłaściwe? Jak mogłeś to przeżyć? Dosłownie Galacjanie przechodzili podobną sytuację. W 3 rozdziale czytamy tak, apostoł Paweł mówi tak w 3 rozdziale, wiersz 3, 4, 5. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Słuchajcie, czy daremne były tak liczne wasze doznania? Oto budziłeś się z radością, Bóg ci przebaczył, masz tą pewność, świadczysz i mówisz i nagle ktoś przychodzi i mówi, nie wierzysz właściwie, to nie jest właściwe. I nagle tracisz pokój, to jest jakby wszystko się w tobie odwraca. Oni dosłownie odwracają, całkowicie przemienili tą Ewangelię ci fałszywi nauczyciele, chociaż wydawałoby się, że przecież mówią o tym samym Bogu. Oni nie przyszli z jakimś innym Bogiem, tym samym Bogu. Jakby w imieniu tego samego Boga o tym mówią. Czy ten, który daje wam ducha, wiersz 5, i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Liczne doznania, liczne cuda, moc Ducha Świętego. Na jakiej podstawie wy mogliście to przeżyć wcześniej, skoro nie słyszeliście właściwej Ewangelii? To właśnie dlatego, że głosiłem wam tą Bożą Ewangelię, tą właściwą Ewangelię, tego wszystkiego doświadczyliście. Drodzy, ci fałszywi nauczyciele zrobili niepokój, wstrząsnęli wiarą, zabrali im tą pewność, którą mieli w Jezusie Chrystusie. Wielu ludzi, wielu
którzy gdzieś w pewnym momencie przestają patrzeć na prawdę słowa, właśnie doświadczają tego typu rzeczy. Zbory, które powstały w tak cudowny sposób, przez moc Ducha, moc Ewangelii, nagle życie duchowe tych zborów wierzących jest totalnie zagrożone. Oni są gotowi zrobić coś strasznego. Apostoł Paweł ich przestrzega i wyraźnie do nich mówi, że jeżeli zwrócicie się w kierunku tych fałszywych nauczycieli, oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia i wypadliście z łaski. Na czym polegał ten galacjanizm w cudzysłowie? To ta fałszywa nauka, którą tak byśmy mogli nazwać, na czym ona polegała? Oni mówili tak, fajnie, że uwierzyliście w Chrystusa, w to, co On uczynił na krzyżu, ale to jest za mało. Wy musicie jeszcze to dzieło Chrystusa w was, musicie dopełnić, uzupełnić o zachowywanie prawa mojżeszowego. I tutaj chodzi o prawo w tym znaczeniu też tego wszystkiego, co było w zakonie i przed zakonem jeszcze za Abrahama, dlatego że później Paweł w tym liście używa Abrahama jako argumentu przeciwko tym fałszywym nauczycielom. I do czego oni namawiali? Musicie dać się obrzezać. A więc wszyscy mężczyźni z pogan nawróceni, sama wiara w Jezusa nie wystarczy. A Paweł mówi, jeśli to zrobicie, to musicie wypełnić wszystkie inne przykazania, które są w zakonie mojżeszowym. I mówi, wy uważajcie, bo w tym momencie, kiedy zrobicie ten krok, odłączacie się od Chrystusa, zapieracie się Go, tracicie swoje zbawienie, jakie macie w Jezusie Chrystusie. Wydawałoby się taka mała rzecz, ale apostoł Paweł tutaj wyraźnie o tym mówi i o tym też mówiłem, że apostoł trzyma się mocno, 16 wiersz 2 rozdziału, wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tak więc Paweł wyraźnie stawia, jeśli mamy być usprawiedliwieni, Bóg znalazł tylko jeden sposób. To usprawiedliwienie jest przez osobiste zaufanie w Chrystusa. To, co uczynił na krzyżu Golgoty. Ale jeżeli będziesz uważał, że twoje zbawienie, do twojego zbawienia musisz coś jeszcze zrobić, uzupełnić to dzieło, to w tym momencie wywracasz Ewangelię Chrystusa całkowicie. To już, dlatego Paweł w tym pierwszym rozdziale mówi, to już nie jest ta Ewangelia, którą wam głosiłem. To jest zupełnie różna, inna od tej, którą wam głosiłem. Ona nie ma nic wspólnego z tą, którą wam głosiłem. W tym pierwszym rozdziale Paweł nawet posuwa się do tego, on mówi, przeklęty, który coś takiego głosi. Przeklęty nawet anioł, gdyby przyszedł z nieba i wam coś takiego głosił. I mówiłem, że są religie, które powołują się, prawda, na szczególne objawienia tam gdzieś z niebios. Ale Paweł idzie dalej i mówi, nawet gdybym ja teraz głosił wam coś innego od tego, co głosiłem wam na początku, niech też to przekleństwo spocznie na mnie. Popatrzcie, jak jest mocno zdeterminowany, aby bronić Ewangelii, dobrej nowiny o usprawiedliwieniu, które jest przez prostą, szczerą wiarę w Jezusa Chrystusa. Ludzie mówią, tylko tyle człowieku? Czyli to jest tak proste, żeby być zbawionym, wystarczy tylko zaufać Chrystusowi, temu, co uczynił na krzyżu Golgoty? A my mówimy, tak. To jest właśnie tak proste, że tak bardzo wydaje się skomplikowane dla niektórych. Boża droga jest prosta. Ale wiecie,
Dlatego Paweł tutaj mówi, czy wy chcecie z powrotem w ciele skończyć? Bo nasze ciało, nasze ja, my chcemy mieć w tym taką swoją cząstkę, że przecież jakoś trzeba zasłużyć na to zbawienie. No przecież nie piję, nie palę, nie kradnę, w miarę jakoś zachowuję te przykazania. No to przecież jestem taki dobry, a jeszcze jak się staram i pomagam biednym i w ogóle, no to przecież no muszę być zbawiony, nie? Ale Paweł mówi, nie. Nikt nie może być zbawiony poprzez uczynki, nawet najlepsze. I to dla nas jest szokiem. To dla nas jest szokiem, bo my chcemy z tej starej natury, z tej naszej własnej cielesności, to tam aż krzyczy w nas. Trzeba zapracować. Musisz zasłużyć. Musisz zapracować. Paweł mówi, jeżeli tak, to wypieracie się Chrystusa. Zupełnie wywracacie do góry nogami Ewangelię. To już nie ma nic wspólnego z dobrą nowiną. Dlatego Marcin Luther nazwał sprawę usprawiedliwienia z wiary jako fundament wszelkiej pobożności. Nie mogę być prawdziwie pobożnym, czyli żyjącym po Bożemu, podobającym się Bogu, jeśli nie stoję na fundamencie i nie doświadczyłem osobiście przez moją wiarę usprawiedliwienia, które jest darowane w Jezusie Chrystusie. To zmieniło nasze życie radykalnie, prawda? Ten moment zawierzenia, zaufania Chrystusowi radykalnie nas zmienił. Już nie śpiewamy o kimś, o jakimś świętym, jaki to ma wielki wpływ na nas. Ktokolwiek by to był. Ale w centrum naszego uwielbienia, chwały, zwiastowania, świadectwa jest Jezus Chrystus. Śpiewamy o Jego przelanej krwi na krzyżu. Święta krew Jezusa. Ona zmywa wszelki grzech. To On jest w centrum. To jest świadectwo tego, że rozumiemy, o co chodzi. W 21 wierszu 2 rozdziału Paweł pisze, nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Jeżeli ja mogę się sam zbawić, to Chrystus niepotrzebnie umierał. Problem jest w tym, że nikt nie może się sam zbawić. Ty i ja i każdy człowiek na tej ziemi potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy krwi przelanej za nasze grzechy, która by nas usprawiedliwiła w oczach świętego Boga. Obmyła nas z naszych grzechów i wprowadziła nas, ubrała nas w czystość i świętość i wprowadziła nas przed oblicze świętego Boga bez lęku i strachu. Halleluja! Dlatego jest powiedziane, żebyśmy z ufną odwagą teraz, kiedy zasłona została rozdarta, kiedy Chrystus oddał życie na krzyżu i raz zasłona się rozdarła, możemy wejść do tego najświętszego miejsca, nie szukając już żadnego pośrednika. Droga jest otwarta. List do Hebrajczyków, 10 rozdział mówi, że droga jest otwarta przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. On sam jest tą drogą przed oblicze Boga. A więc nie odrzucam Bożej łaski. Drodzy, nie odrzucamy Bożej łaski, kiedy mówimy, moje zbawienie, moja ufność jest całkowicie położona w moim Panu Jezusie Chrystusie, w tym, co uczynił na krzyżu. To daje mi ufność na żywot wieczny. To daje mi ufność na dzień, kiedy Jezus przyjdzie. Jeszcze raz przeczytam, czy ten, który daje wam ducha, dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Są dwa fragmenty, nimi zakończę dzisiejsze rozważanie, które są, powiem, niesamowite w tym liście, który apostoł Paweł pisze. Zobaczcie do 4 rozdziału,
Czwarty rozdział, od 8 do 11 wiersza. I tutaj czytamy tak. Czwarty rozdział, od 8 do 11. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, to stwierdzenie już jest piękne, bo czasami ludzie chcą poznać Boga, ale to nie mają z Nim nic wspólnego. Bóg nie pozwolił, jakby nie zainteresował się nimi, żeby ich poznać. Ja mogę szukać wielu wspaniałych ludzi, oni są niezainteresowani, żeby w ogóle się ze mną spotkać, ale tu chodzi o to, że nie tylko wy poznaliście, ale to sam Bóg zainteresował się nami. Ja myślę, że chodzi tutaj o to, że oni w ten właściwy sposób postarali się zbliżyć do Boga. I dlatego Bóg był zainteresowany spotkaniem i poznaniem z nimi. Ale nie to jest tutaj główną rzeczą. Czemuż znowu zawracacie do słabych? Słuchajcie, patrzcie uważnie. Czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym podobnie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł tutaj zwraca, czy używa pewnego słowa i jakby łączy kwestię zakonu, przestrzegania przepisów zakonu z żywiołami tego świata. Zaraz postaram się to wyjaśnić. Popatrzcie, w 8 wierszu mówi, jak dawniej służyliście bogom, którzy nie są z natury bogami. I jakoś dziwnie teraz apostoł Paweł przechodzi i mówi, dlaczego wy znowu próbujecie robić coś, co was odprowadzi od tego, którego już poznaliście i który was poznał, i znowu chcecie wrócić do tych żywiołów, do czczenia bóstw pogańskich, z których zostaliście wyrwani. Powie ktoś, zaraz, Pawle, czy ty nie mówisz tutaj jakichś dziwnych, zaostrych rzeczy? Czyżbyś próbował zakon mojżeszowy, te przepisy o świętach, porach roku i tak dalej, przyrównać, nazwać takim żywiołem, wręcz porównać do czegoś takiego? John Stott, taki świetny biblista i wykładowca, tak pisze na ten temat, tego fragmentu. Greckie stoicheion, które tutaj nazywa to te żywioły, oznacza element, pierwiastek, żywioł, ciało niebieskie. Pierwszy składnik dowodzenia, czyli wyjścia od czegoś, żeby coś dowieść. Podstawowa zasada rozumowania. I pisze tak w swoim poselstwie listu do Galacjan John Stott. W języku polskim żywioły tego świata, w starym tłumaczeniu początkowe zasady świata, może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, można go używać w sensie rzeczy elementarnych, czyli początkowych, tak jak liter alfabetu, którego uczymy się w szkole. Hebrajczyków 5:12 to jest odniesione. To są te początkowe rzeczy, tam jest mowa o tym. Jeśli Paweł użył tego słowa w takim znaczeniu, to porównuje okres starotestamentowy do naszego elementarnego, czyli podstawowego wykształcenia przewidzianego przez Boga dla Jego ludu, które zostało dokończone później, gdy przyszedł Chrystus Pan. Inne tłumaczenia angielskie podają tak, w ten sposób to wyrażenie. Elementarne poglądy na sprawy tego świata albo podstawowe zasady moralne. Czyli jeżeli on użył tego pojęcia, skoro chcecie wracać do żywiołów, czyli do tych początków, początkowych zasad, do tych elementarnych prawd, które obowiązywały w zakonie mojżeszowym,
Ale przecież Chrystus jest dokończeniem, Chrystus jest, w Nim wszystko zostało dokończone, On jest tą pełnią, do której byliśmy przygotowywani. Albo drugi sposób interpretacji. To słowo stoi hejon jako właśnie żywioł. Można byłoby to oddać w taki sposób, czyli jako żywioły względnie zasady, to utożsamianie ich z takimi podstawowymi żywiołami świata fizycznego jak ziemia, ogień, powietrze, woda, albo z takimi ciałami niebieskimi jak słońce, księżyc i gwiazdy, które z kolei służą do ustalenia pewnych okresów świątecznych przestrzeganych na ziemi. I to harmonizowałoby z tym, co Paweł pisze w 8 wierszu. Gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. To wy wtedy trzymaliście się różnego rodzaju przepisów. I powrót do przepisów zakonu, pór roku, świąt, Paweł pisze w kontekście służenia, w tym właśnie kontekście tego 8 wiersza, służenia bóstwom, złym duchom. Zdumiewające. Prawda? Że Paweł ośmiela się aż w tak drastyczny sposób porównać powrót do przepisów zakonu, tak jakby wracali z powrotem do tych bóstw, które czcili, zanim się nawrócili. Ale w czym jest istota rzeczy? Diabeł, zwodnicze duchy chcą się posłużyć tym, co Bóg dał do czasu, co przeminęło, aby odwrócić Ewangelię. Myślę, że jest to zrozumiałe, jasne. A więc tym, co było zakon, przecież jako zakon był dobry, prawda, jest sprawiedliwy, ale w tym momencie ten przeciwnik zaczyna używać tego, co było dobre kiedyś, co funkcjonowało kiedyś, po to, żeby odwrócić Ewangelię, czyli to zaufanie bezpośrednie Jezusowi Chrystusowi. Efekt jest taki, że Galacjanie, którzy z taką radością i szacunkiem przyjęli Pawła, jak już powiedziałem, nagle stracili pokój Boży, stracili radość, którą mają z Bogu. Cóż stało się z tą waszą szczęśliwością, pisze Paweł w 15 wierszu. Albowiem daję wam się, no już tam pisze o tym, że byliście gotowi wyłupić sobie nawet oczy dla mnie i tak dalej, aby mi je dać. Co spowodowało właśnie tego typu? Czyli dla mnie ten tekst jest też niesamowity, bo jeżeli Paweł mówi, czy znowu chcecie wrócić do tych różnych przepisów, do dni, do świąt, pór roku i tak dalej, a więc coś, co funkcjonuje, funkcjonowało wcześniej, też funkcjonuje w różnych religiach, mówi, czy wy chcecie do tego wrócić? Czyli cokolwiek byśmy tu nie dali. W liście do Kolosan Paweł też mówi o sabatach i tak dalej. To jest świetny argument. Jeżeli ktokolwiek uzależnia swoje zbawienie od wiary w Chrystusa, ale to jest za mało i musi jeszcze przestrzegać sabat, musi jeszcze nie jeść pewnych potraw, prawda? Czy to wiemy, o co to może być. Cokolwiek byś dodał, mówisz, jeśli wiara twoja w Jezusa Chrystusa to jest za mało i mówią nam tak, no wy fajnie zielonoświątkowcy wierzycie, ale sabatu nie przestrzegacie, wieprzowinę jecie, to i tamto. A jeszcze inni wymyślą coś innego, musicie jeszcze uczestniczyć w takich i w takich obrzędach, musicie jeszcze mieć to i tamto. Ale chcę, żebyśmy byli pewni tego, że nic więcej poza Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym nie jest nam potrzebne. On jest twoim i moim usprawiedliwieniem. A w liście do Koryntian 1:30 Paweł pisze, że Chrystus stał się od Boga naszą sprawiedliwością i uświęceniem, i odkupieniem. Właściwie mając Jego, masz absolutnie wszystko, łącznie z synostwem Bożym. To wszystko jest w Nim. Wszystko jest w Nim, drodzy. I drugi tekst,
który tutaj jest różnie tłumaczony. Różnie tłumaczony. A więc ten nawrót to albo są początki, które już minęły, bo mamy doskonałość Chrystusa, albo są żywioły, do których już nie chcemy wracać, bo zostaliśmy z tego wykupieni. I tu apostoł Paweł wręcz ośmiela się, jakby posuwa się do tego, że te przepisy zakonu traktuje jak właśnie te żywioły, tak jak w innych, w tych religiach pogan, którzy je mieli. To już minęło. Do czasu to było dobre. Diabeł chce po prostu tego, co kiedyś było dobre, użyć, żeby wywrócić Ewangelię. Jest jeszcze jeden i już będę kończył. Wiedząc wszakże, że człowiek, 16 wiersz, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. I ten wiersz nie odrzucam wtedy łaski Bożej. Ale tutaj to słowo jest takie, jest, ten fragment jest ciekawy i można go w różnie można go oddać. Słowo życia tłumaczy tutaj tak ten fragment. Posłuchajcie go. A mimo to doskonale wiemy, że przed Bogiem nie usprawiedliwia spełnianie nakazów prawa żydowskiego, ale jedynie wiara, że Jezus Chrystus uwalnia od grzechów. Ponieważ sami zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, Bóg przyjął nas dzięki naszej wierze, a nie dlatego, iż żyjemy według praw żydowskich. Przestrzeganie ich nikomu nie przyniesie zbawienia. Pomyślcie tylko, najpierw uwierzyliśmy, że Chrystus nas zbawił, a teraz martwimy się o to, że to nie wystarcza i że do zbawienia konieczne jest obrzezanie i stosowanie się do praw żydowskich. Czyż byśmy przez to chcieli powiedzieć, że wiara w Chrystusa doprowadza nas do duchowej ruiny? Przecież to niedorzeczność. Grzeszymy raczej, gdy odbudowujemy przestarzały, zepsuty system, zabiegając o zbawienie przez stosowanie praw żydowskich. Stary, zepsuty system. On już nie funkcjonuje. Czytając pismo, doszedłem do wniosku, że nigdy nie pozyskam przychylności Boga, usiłując często bez powodzenia być posłusznym prawu. Wtedy uświadomiłem sobie, że tylko wiara w Chrystusa może pojednać mnie z Bogiem. Mocne słowa. I to słowo, ten fragment, czy jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, okazałem się grzesznikiem. To co to znaczy? To znaczy, że co, Chrystus jest sługą grzechu? Oni tutaj już przedstawili to swoje zrozumienie w tym tłumaczeniu. Bardzo dobre to tłumaczenie jest, myślę, że oddaje jakby sens. Ale często ludzie mówią, no dobrze, to tylko wiara, no to jak... To co, później rób sobie i żyj sobie jak chcesz. Wiara tylko w Jezusa. Jak nie uczynki. Ale nie rozumieją, czym jest wiara i nie rozumieją, co to znaczy zaufać Chrystusowi. Czy Chrystus jest sługą grzechu? Czy Chrystus prowadzi nas do grzechu, kiedy w Niego uwierzyliśmy? Właśnie jest całkowicie odwrotnie. Kiedy mam żywą, prawdziwą wiarę, wiara w Jezusa, sprawiła, że teraz właśnie odwróciłem się całkowicie od grzechu. Bo Chrystus nie ma nic wspólnego z grzechem. On nas wykupił od niewoli grzechu, od ciemności. I to tłumaczenie, są takie trzy wersje, trzy interpretacje tego fragmentu. Czy to znaczy,
Czy to znaczy, że Chrystus jest sługą grzechu? No bo jeżeli się okaże, że ja dalej grzeszę, mówię wierzę, prawda? Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem. Po pierwsze, pierwsze tłumaczenie to jest powrót do przepisów prawa, konieczność obrzezania. W tym tłumaczeniu Paweł taką postawę nazywa grzechem, gdyż chrześcijanie, czy to Żydzi, czy poganie, odbudowują ten przestarzały system, który nie może nam pomóc. Bo gdyby mógł, Bóg nie posłałby nam Chrystusa. I to jest to właściwe. Ten stary, przestarzały system, jeśli go próbujesz odbudować, wypierasz się Chrystusa, zaczynasz wracać do grzechu. Drugie, czyli konieczność obrzezania i zachowania przepisów zakona. Drugie tłumaczenie, czy wyjaśnienie, wynikające z kwestii powrotu do zakonu, to z powrotem szukanie usprawiedliwienia w uczynkach zakonu, dobrych uczynkach, przez które ludzie chcą zasłużyć na zbawienie. Jednak Pismo wyraźnie mówi, że to jest niemożliwe przed Bogiem. Efezjan, drugi rozdział, pamiętacie tam chyba, tam jest łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. I trzecie, to jest właśnie takie nasze kaznodziejskie, ja to używałem też tego trzeciego tłumaczenia, trzecia interpretacja. Paweł ma na myśli chrześcijan, czy z Żydów, czy z pogan, którzy zaufali łasce, przyjęli usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, ale ich wiara stała się z czasem martwa. Okazali się dalej w swoim życiu, dlatego że nie czuwali grzesznikami. Odbudowali, tutaj jest mowa o tym, o tym systemie przepisów prawa, ale często kaznodzieje mówią, jakby odbudowali to, wrócili do tego starego sposobu życia. To, co zburzyli, na nowo zbudowali i zaczęli żyć w grzechu, zaczęli lekko traktować łaskę, usprawiedliwienie i zapierać się Jezusa Chrystusa. Czy Chrystus jest sługą grzechu? Kiedy w Niego uwierzysz i Jemu zaufasz? Czyż On cię do tego prowadzi? Paweł wyraźnie mówi, przenigdy, absolutnie nie. Niech Bóg będzie uwielbiony, drodzy. Trzymajmy się, myślmy o tym. To jest sedno, niesamowite sedno tego listu i w ogóle Ewangelii, o którą walczono przez wieki, którą gdzieś Kościół stracił, później zostało na nowo, między innymi przez Marcina Lutra, dostrzeżone. Przecież to był człowiek duchowny, zakonnik, który był dręczony, dręczył się w swoim sumieniu, jak może uzyskać pokój duszy i zbawienia. Aż Bóg mu pokazał na ofiarę Jezusa Chrystusa złożoną 2000 lat temu. I to go uwolniło do życia z Bogiem, do pokoju z Bogiem i do radości, jaką daje zbawienie. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.